Jak to wszystko złożysz do kupy? Przekaż komisarzowi Wiśniuchowi. Przecież on i tak to sprzeda złodziejom. Wiemy, kto to jest? Dominik Lenard, lat 29. Wyobrażam się, że już gdzieś go widziałem. A to aktor. Ten serial to jego jedyna większa rola. Nie wiem, kogo przyleciał, żeby dostać tą rolę, ale zrobił to na pewno. Kamil, dlaczego ta peruka jest wilgotna? Kto się prał? Miał wrogów. Moim zdaniem nie miał. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Dominik Lenard, to pani mąż? Były. Został zabity. A kto to jest? Carlos. Kontroluje wszystko, co zostało po grubym Pytośku. Czym się zajmuje? Karacze, dziwki, długi, może skroił parę ciężarówek. Co mu powiedziałeś? Że podkurwili was. Nie możesz spać? Krzyczałeś. Przepraszam. Ja też kiedyś krzyczałem. To minie. Liczyłem, że nie zaczniesz palić. Ja to się dziwię, że przy Gajewskim trupy jeszcze nie zaczęły palić. Nie myślałeś o tym, żeby sobie coś wynająć na mieście? Co, mam cię zostawić samego? I tak nie macie całymi dniami. A jakoś daję sobie radę. Jesteś już starym koniem. Musisz sobie ułożyć życie. Tak jak moi kumple z fabryki? Przynajmniej trzeba spróbować. Chciałbym mieć jakiegoś wnuka albo wnuczkę. Chyba już dojrzałem do tego. Daj spokój. To ty daj spokój. Nie masz dziewczyny, nie bawisz się, do kina nie chodzisz. Tato, zacznijmy od tego, że z tej pensji i tak niczego nie wynajmę. Pomogę ci. Mam rentę, mam emeryturę, udało mi się co nieco odłożyć. Musisz mieć jakąś dziewczynę, taką na stałe. Myślisz, że to jest taki prosty związek, tak? Wynajmę mieszkanie, od razu kolejka się ustawi pod drzwiami. A spójrz na Gajewskiego. Stary koń, a jaką młodą dziewuchę sobie wyrwał. I ładną. Rzuciła go dla młodszego. Chirurga. Nie wiedziałem. Ale twoja matka na przykład nie odeszła ode mnie. Znasz jakąś, która ci się podoba? Nie będziemy o tym rozmawiać. Cześć. Cześć. Jakiś wózek spalił się na siekierkach. Słyszałeś o tym? Wiem tylko, że w środku był człowiek. Przykuty kajdankami do kierownicy. Bartnicki był na miejscu, mówił, że spalił się do spodu. Może dojdą po zębach. A propos identyfikacji, może to jego była żona, ta aktorka? No, urodził się w Gliwicach, zdaje się, że tam ma całą rodzinę. Zajmiesz się tym? Jasne. Przyjmijmy, że było tak, jak powiedziałeś. Przyszła do niego bez uprzedzenia, zaskoczyła go. Przyszła do niego, bo w tym mieszkaniu miał komputer. Na tym
tym komputerze było zapisane to, co zarejestrowały kamery w kwadracie Agackiej. Tam nie znaleźliśmy komputera, w jego mieszkaniu też nie. Przyszła, zabiła, zabrała komputer. Cześć pracy. Cześć. Samochód jest własnością Zygmunta Pawłowskiego. Gość ma zakład kowalstwa artystycznego, bramy, drzwi garażowe, drzwi, okucia i tak dalej. To ja już nic z tego nie rozumiem. Jego żona, Bożena Pawłowska, zasiada w Radzie Miejskiej, jest radną z ramienia Chrześcijańskiej Unii Jedności. Skąd to masz? Poszedłem do ich biura. Powiedziałem, że chcę się zapisać do partii i że szukam informacji o programie i liderach. Chyba was jednak nie doceniamy, Jóźwiak. Ma 47 lat, skończyła prawo na uniwerku. No, mąż wiadomo, kowal artystyczny. Syn 25 lat, studiuje za granicą. A dzisiaj jest sesja. Zaczęła się 15 minut temu. Ma wystąpić Pawłowska. Marzec, rok 2005. Działka o powierzchni 9847 metrów w okolicy Ronda Babka. Z przeznaczeniem pod zabudowę. Budynek mieszkalno-usługowy. Działką był oficjalnie zainteresowany, znany na rynku, inwestor hiszpański. Oferował gminie bardzo korzystne warunki. Tymczasem działkę z pominięciem przetargu... Protestuję. To manipulacja, no. Ustawa Łapińskiego zezwala w takich przypadkach na pominięcie przetargu. Panie przewodniczący, zechce pan uspokoić radnego Wrzoska? Tymczasem działkę po skandalicznie zaniżonej cenie nabyła nikomu nieznana spółka Alfacom, która w niespełna pół roku później odsprzedała działkę Hiszpanom. Tyle, że za niemal 5 razy wyższą cenę. Gołym okiem widać, że urzędnicy magistratu biorą udział w spekulacji gruntami. Nie, to insynuacje! I nie jest chyba dziełem przypadku to, że prezesem obu spółek była ta sama osoba, pan Emil Gąsowski. Albo rozwiążemy sami ten problem, albo będę zmuszona złożyć wniosek do prokuratury. Widzisz tego łysego z telefonem? Widzę. Przy okazji zrób mu parę zdjęć. Jak się pani nie podoba, to sobie pani sama załóż w mylnie, dobra? Maria, nie, kurwa, zamoczyło. Mamy jakiś problem? Chyba trzeba pogadać. Mi się zdaje, że nie mamy o czym. To źle ci się zdaje, mamy dużo wspólnych tematów. Na przykład? Bliźniak. Ja nie mam rodzeństwa. Jestem jedynakiem. Kolegów się wypierasz w pęczach? Nie stójmy tak, bo ciągnie od ziemi. Olisiu? Zgarnęli mnie, no. A taki jeden, nie znasz go. Tak, tak. Zureńko, tak właśnie zrób. Mhm. No pa.
Chcesz z nim pogadać o tym zjaranym wózku? Myślisz, że on coś wie? Wiesz coś o tym wózku, co się spalił na siekierkach? Ja nie byłem nigdy na siekierkach. Ja się nie ruszam tak daleko od Warszawy. Dzień dobry, panie komisarzu. Pan mnie jeszcze nie zna, mecenas Zarychta. O co chodzi? Mój klient nie zna odpowiedzi na żadne pytanie, które mu pan zadał i które ma pan mu zamiar zadać. Proszę. Oto jest kopia mojego pełnomocnictwa. Jaja sobie robicie? Mój klient, panie komisarzu, jest uczciwym i powszechnie szanowanym obywatelem. Prowadzi legalną działalność gospodarczą i w terminie odprowadza podatki. Pański klient, panie mecenasie, jest powszechnie znanym złodziejem, który w życiu nie odprowadził ani grosza od tego, co ukradł. Mamy jakiś nakaz? Wychodzimy, panie Pęczek, odwiozę pana swoim samochodem. Do widzenia. Mercedes WF59042 należy do Emila Gąsowskiego. Urodzonego w Rembertowie w 1943 roku. Handlarz nieruchomościami, żonaty, a mieszka w apartamentowcu na Ochocie. Prosto po radzie pojechał do restauracji Casa Verde. Ten Karol Śliwa, jak mówiłeś, Carlos, czekał już tam na niego z tą swoją... Ale na obiad i nie zabrali. Rozmawiali 50 minut. Nie chodziłem za nimi, bo nie byłem ubrany. Weź już w jaka, znajdź adres zakładu Kowalskiego, męża tej radnej. Przyjrzyj mu się z daleka. Dowiesz się o nim możliwie dużo. Tyś nie czujesz, żeby to był trop. Bo nie masz żony, która cię zdrada z młodszym aktorem. Dzwonił już jak do ciebie? Nie, a co się stało? Pani Cisek. Dzisiaj też dzwoniła. Teraz jest praca, ale wieczorem będzie w domu. Kto go jest? Sąsiadka aktora. Banaś? Mogłaby pani jeszcze raz powtórzyć? A skąd pani ma ten numer? Bo, proszę pani, od kontaktów z prasą jest rzecznik i bardzo prosiłbym, żeby pani do niego... Stary pagan zdechł w zeszłym miesiącu, dlatego tak się drą. Nie bardzo wiedzą, kto tu teraz rządzi. Kto to jest Emil Gąsowski? Nikt. Zgadza się. Nie wygląda na kogoś, kto jest nikim. Ma wypasionego Merola, kilka garniturów, ale w gruncie rzeczy nic nie jest jego własnością. A czyją? Carlosa. Co ich łączy? Gąsowski to suchy nałogowiec. 2 lata temu zgrał się do dna. Motel Ramzes? Zgadza się. Żona z synem zabrali co tylko się dał i uciekli do Szczecina. A Carlos dał mu pożyczkę, żeby się odegrał. Zdarzyło się, że ktoś się odegrał i spłacił dług? Ja o czymś takim nie słyszałem. Gąsowski jest czysty. Ma dyplom inżyniera, uprawnienia budowlane. Za pieniądze Carlosa zakłada firmy, kupuje, sprzedaje. Jego firma była nawet podwykonawcą na budowie trasy południowej. Mają wejścia do gminy? Ja myślę, że on chce wyjść ze złodziejstwa. Dlatego w to wchodzi. Grunty, nieruchomości, budowlanka. Chyba jest za młody na emeryturę. Czuł się pewnie, jak miał Tośka za plecami, a teraz? Bez Tośka. On jakiś taki miękki się zrobił. Aktor o nazwisku Leonard. Ten, co nie żyje? Ten sam. Grał w Ramzesie? Nie wiem, ale tam więksi aktorzy tracili fortuny.
co? Ma romans z własną pracownicą, to zresztą kobieta w jego wieku. Wiesz to na pewno? Tak. Miałeś dobrą intuicję z tym motelem. Grają tam za duże pieniądze. I jest powód do szantażu. Jaki? Ten łysy Emil Gąsowski razem z Carlosem spekulują gruntami miejskimi, a ona to odkryła. Pewnie od dawna wiedzieli, że grzebie w tych kwitach. Zagroziła prokuratorem. Dużo mogą stracić? No, chyba bardzo dużo. No, to jest powód. Carlos ma taki patent. Pożycza pieniądze bankrutowi, żeby się odegrał, a potem ma go na własność. Tak mogło być z aktorem. Dlatego żona nie wiedziała, skąd brał forsę. Dokładnie. Zdaje się, że musisz przesłuchać radną Pawłowską, sprawdzić jej alibi. Przepraszam, że dzwonię, ale chyba mam ochotę na drinka i... Tak się jakoś składa, że nie mam z kim. Poczekaj chwilę, dobrze? No, jestem. Ale jestem z przyjaciółmi. Nie znasz ich. Głupio byś się pewnie czuło. Oni zresztą też pewnie czuliby się idiotycznie w towarzystwie gliniarza. A jutro? Pojutrze? A za tydzień? Myślisz, że to ma jakiś sens? A ty myślisz, że nie ma? Jesteś tam? Jestem. Tak. Tak, to znaczy co? Myślę, że to chyba nie ma sensu. Baw się dobrze. Jak było w szkole? Marysia dostała 4 z matematyki i 5 z angielskiego. Świetnie. A Ania? A wychowawczyni się pochorowała i cały dzień mieli zastępstwa na wszystkich lekcjach. Głównie się bawili. Zobacz. Znalazłam to dzisiaj w gazecie. Gdzie to jest? W Cetniewie koło Władysławowa. Podobno tam jest bardzo ładnie. Myślisz, że nas stać na takie luksusy? Dzwoniłam, jest promocja. Jeżeli do końca miesiąca wpłacimy zaliczkę, to mamy 20% zniżki. Zrobiłam wyliczenia i jeżeli troszeczkę ograniczymy wydatki, to możemy sobie zrobić wakacje, na jakich dawno nie byliśmy. 2 tygodnie nad morzem z całą rodziną, pełne wyżywienie. 3 posiłki w cenie wyjazdu i 500 metrów do morza. Myślisz, że się wyrobimy? No mówię ci, wszystko policzyłam. Damy radę, jak trochę przeoszczędzimy. Myślałem, żeby zmienić samochód na nieco nowszy. W przyszłym roku, jeszcze ten rok wytrzymamy z tym gratem. Masz 10 lat. No ale dbamy o niego. Ty w ogóle nim nie jeździsz, a ja co? Tyle co do szkoły i po zakupy. Wytrzymamy. Grzbietnie, bądź żyła, zgódź się. Dziewczynki od 2 lat nie miały porządnych wakacji. Ciągle tylko nawiść do moich rodziców. Wiesz, one się nie skarżą, ale ja widzę, że mają dość. A Natalka jeszcze w ogóle nie była nad morzem. A tobie też należy się porządny urlop. W każdym pokoju jest duży balkon. Jak dziewczynki pójdą spać, to... I co? To sobie posiedzimy wieczorem na balkonie. No przecież Gajewski puści cię na 2 tygodnie, co? Pogadam z nim. Może jaką premię bym dostał od Malickiego. Łyźwiak, wiesz, że cię kocham? To dobrze. Bo ja ciebie też. Rozumiem, żebyś miał świadomość, że przecież kosztujesz ze swoim synem. My nie mamy dzieci. Teraz myślę, że na szczęście nie mamy. Z drugiej strony nic mi po tym małżeństwie. Podkomisarz Andrzej Gajewski, pani Jolanta Cisek. Wspomnień nie zostanie. Myślałam, że już pan nie przyjdzie. Zostanę. Przepraszam za to błoto na twarzy. Proszę. Już kiedyś kochałaś go. Ach.
Zadzwoniłam do pana, ponieważ ją widziałam. Kogo pani widziała? Laskę, która przyszła do niego tamtej nocy. Przepraszam, mogę zapalić? Jasne. Poczęstuje mnie pan? Oczywiście. Proszę. Najpierw zobaczyłam ją z okna, jak idzie ulicą. A potem usłyszałam obcasy na schodach. Była druga w nocy, więc byłam pewna, że idzie do niego. Pobiegłam do wizjera, bo zastanawiałam się, która to. No i zobaczyłam, jak dzwoni do jego mieszkania. Jest pani normalne, że pani siedzi tak w oknie o drugiej w nocy? Padał deszcz. Miałam handrę, zrobiłam sobie drinka. Bardzo lubię patrzeć, jak pada deszcz. Potrafiłaby pani rozpoznać jej twarz? Patrzyłam w nocy, w deszczu, z drugiego piętra, a potem widziałam jej plecy, jak dzwoni do jego mieszkania. Nie wiem, była szczupła, wysoka, miała długie, czarne, zupełnie mokre włosy. Potrafi pani w przybliżeniu określić jej wiek? Na pewno była młoda. Dlaczego pani tak uważa? Bez bioder, bez cycków, tyłek jak mandarynka. One wszystkie teraz tak wyglądają. I widziała pani, jak u niej drzwi otworzył? Tak. Był mocno zdziwiony. Złapał ją za rękę, wciągnął bezceremonialnie do środka i powiedział tylko, co ty tutaj robisz. Mówiłem, że od tych spraw mamy rzecznika, także bardzo proszę z tym do niego. Papierosa, proszę. Czy ja mówię w jakimś obcym języku? Guzik mnie obchodzi, czy to jest na pierwszą, czy na ostatnią stronę. Nie, nie ma mowy o żadnej bliższej współpracy. Jeszcze jeden taki telefon i zafunduje pani poważne kłopoty. Dobry wieczór, panie komisarzu. O, dobry wieczór. Chodzi o tego aktora? Jasne. Umówiła się pani z kimś tutaj? Nie, mieszkam obok. Skończyły mi się papierosy. Tu zapraszam na drinka. Powinnam jeszcze popracować, ale chyba mi się już nie chce. To czego się pani napije? To jest strasznie drogo. Zapraszam do mnie. Mam w domu butelkę whisky. Mogę cię podwieźć. A co ty tutaj robisz? Widzę, że się śpieszysz. Zostaw mnie w spokoju. Nie, po prostu chciałem się dowiedzieć, czy u ciebie wszystko w porządku, czy dostałaś pracę. Jeżeli stąd natychmiast nie odjedziesz, zadzwonię po niego. Znowu jesteście razem, optymistyczny. Ale o ile sobie przypominam, nie miałaś komórki. Kupiłaś ją, czy może chcesz zadzwonić z budki? Chcesz, ty bydlaków. Nie zbliżaj się do mnie, słyszysz? Nawet nie próbuj. Jakie to żałosne, że jedyny mężczyzna, na którego możesz liczyć, to były narzeczony. Mogłem sobie zrobić wtedy obdukcję i twój kolega miałby duże kłopoty, bardzo duże. Ale to trzech razy sztuka, prawda?
Podkomisarz Andrzej Gajewski, Wydział Zabójstw. Był w koszu na śmieci, w jego mieszkaniu. Kiedy pani odkryła, że w tamtym mieszkaniu są kamery? W ogóle nie miałam pojęcia, że tam są jakieś kamery. Co się stało? Jechałem za panią. Wiem wszystko. Na razie to jeszcze prywatna rozmowa. Co się stało? Znalazłam fotografię. Podrzucili pani do samochodu? Podejrzewała pani Lenarta? Dlaczego miałam go podejrzewać? Przecież go kochałam. Wyspałeś. Głowa mi pęka. Nic dziwnego. Mogliśmy całą butelkę. Ale ty wypiłeś tę większą połowę, wiesz? Ale jak to się stało? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam z tym problem. Byłeś bardzo zdeterminowany. Ale czułe i szalenie pomysłowe. Zaparzę kawę. Kurwa mać. Co pani robiła tamtej nocy między drugą w nocy a piątą nad ranem? Spałam w hotelu w Berlinie. Pojechałam tam na konferencję związaną z planowaniem przestrzennym miasta. Wróciłam następnego dnia. Czy odbywała pani z nim regularne stosunki seksualne? Mogę teraz wstać z tej ławki, pojechać do komendy i wypisać wezwanie. Tylko uprzedzam, pod drzwiami komendy stoją dziennikarze. Tak. Tak, czyli co? Tak, odbywałam z nim regularne stosunki seksualne. Czy przywiązywała go pani do łóżka? Może on tego chciał? Nie. Jak dalece? Jeszcze chcę mnie panu pokorzyć. Kiedy go znaleźliśmy, był nagi i przywiązany do łóżka. Kobieta, która go zabiła, lubiła zabawiać się z nim w ten sposób. To wszystko. W jakich okolicznościach poznała go pani? Tutaj. Często tu przychodzę, zawsze siadam na tej samej ławce. Dlaczego? Powiedzmy, że mam do niej stosunek sentymentalny. Tamtego dnia przyszedł, po prostu usiadł, zaczął czytać książkę. Nie pamiętam, które z nas pierwsze zaczęło rozmowę. Dlaczego? Nigdy dotąd tak młody mężczyzna nie okazał mi zainteresowania. Żaden mężczyzna od dawna nie okazał mi swojego zainteresowania. A pani małżeństwo? Od lat jest czystą formalnością. Od początku spotykaliście się w tamtym mieszkaniu? Nie. Pierwszy raz spotkaliśmy się w motelu. Ramses. Nie chciałam spotykać się z nim w motelach. Powiedział wtedy, że opiekuje się mieszkaniem ciotki, która wyjechała za granicę. Kto wie, że pani lubi tu przychodzić? Nie mam pojęcia. A dlaczego pan pyta? Proszę sobie przypomnieć. Nikt konkretny nie przychodzi mi do głowy. Chyba, że mój syn, ale on studiuje za granicą. Gdzie? W Stanach. Zawsze tu przychodzę, kiedy za nim tęsknię. Jak on mógł być tak podły? Chyba nie miał wyjścia. Był nałogowym hazardzistą. Prawdopodobnie miał długi, których już nie mógł spłacić. Gąsowski to człowiek Karola Śliwy. Nic mi nie mówi to nazwisko.
Mówią na niego Carlos. To regularny gangster. Cześć. Jesteśmy w dupie. To znaczy? Pani Cisek widziała młodą, szczupłą, wysoką kobietę, która przyszła do niego o 2:00 w nocy. Zgon nastąpił między 2:00 a 5:00. Wracamy do początku. A ta radna? Ma żelazne alibi. Co robi Jóźwiak? Tłuczę się z Bartnickim po mieście, węsząc sprawie tego spalonego faceta. Słuchaj, to jest tylko wrażenie, ale cały czas czuję, że odpowiedź jest pod ręką, gdzieś blisko. Trzeba przesłuchać całą okolicę. Może ktoś widział jej twarz, może da się jakiś portret zrobić. Zadzwoń, bo Jóźwiak, ja sami nie damy rady tego obskoczyć. Dzień dobry, pani Dorota Karolak. Komisarz Artur Banaś. Zgadza się. Przepraszam, ale jest pewna przykra formalność, której musimy dopełnić. Chodzi o oficjalną identyfikację ciała. Wspomniała pani, że nie miał żadnej rodziny w Warszawie. Oczywiście przyjadę po panią. Rozumiem, jest tam jakieś tylne wyjście? Jest pani gotowa? Rozpoznaje go pani? Tak. To jest mój były mąż, Dominik Lenart. Jest coś, o czym nie wiem? Szukamy osoby, która jest mordercą ojca pani dziecka. Dominik Lenart był gejem. Odkryłam to krótko po urodzeniu dziecka. Nie chciałam, żeby się męczył i nie chciałam, żeby mnie zdradzał z mężczyznami. Pokątnie i przypadkowo. No a te wszystkie kochanki, nawet sąsiedzi mówili o nocnych wizytach kobiet. Strój maskujący, ale to były często krótkie, jednodniowe związki. I dlaczego pani mi wcześniej o tym nie powiedziała? Chodziło mi o naszego syna. Nie chciałam, żeby potem ktoś się z niego naśmiewał, że miał ojca pedała. To nie jest jakieś wybitnie tolerancyjne społeczeństwo. Przyzna mi pan rację, prawda? Wie pani, z kim był? Nie. On też mnie nie pytał, czy kogoś mam. Taka niepisana umowa. Możemy już iść? Jasne. Wiemy już, dlaczego wynajmował drugie mieszkanie. To jest jego segregator. Trzymał tu wszystkie umowy. Na ich podstawie możesz prześledzić całe jego życie. Proszę, umowa, polisy sprzed 8 lat. Wszystkie dokumenty po kolei, rok po roku. A tu nagle, proszę. Puste koszulki w samym środku segregatora. Umowa najmu tego drugiego mieszkania? Tylko problem w tym, że tamtej feralnej nocy pod jego drzwiami stała młoda dziewczyna. No może pani Cisek była nawalona jak tramwaj, coś jej się popierdzieliła. Andrzej, mamy motyw jak stąd do Krakowa, musimy wyjść za tym. Tylko poza motywem nic nie pasuje. Pani syn ostatni raz był w kraju. Dlaczego to pana interesuje? Chciałbym mu zadać kilka pytań. O czym chce pan z nim rozmawiać? Pani wybaczy, ale to moja sprawa. Ale to mój syn i mam prawo wiedzieć. Jest dorosły. Nie muszę pytać rodziców o pozwolenie. Poda mi pani jego numer. On nie ma komórki. No to numer do akademika w kampusie. Zmienił uczelnię. Nie wiem, gdzie teraz studiuje. Ja mam taki pomysł, żeby pani przestała kłamać, bo nie jest pani w tym dobra. Był na pierwszym roku medycyny. Nie chciał tego studiować. Mąż go do tego nakłonił. Po pierwszym semestrze oświadczył, że rzuca uczelnię. Mąż wpadł w szał. Potrafi być bardzo porywczy. Potem znalazł w jego pokoju zdjęcia nagich mężczyzn. Krzyczał, że brzydzi się synem, że rzygać mu się chce na myśl o tym, co jego syn może robić z drugim mężczyzną.
Postawił warunek. Albo my, albo życie złoczyńcy. Nie sprzeciwiła się pani? Byłam w szoku. Jestem katoliczką, moja partia ma jasny stosunek do homoseksualizmu. O ile wiem, praktykujący katolicy mają jasny stosunek do cudzołóstwa. Proszę, niech się pan nade mną nie znęca. Kiedy pani syn się wyprowadził? Tego dnia, to było 6 lat temu. Przez te 6 lat ani razu się nie kontaktował? 4 lata temu usiadł obok mnie na mojej ławce. Błagałam go, żeby wrócił. Wiedział, że nigdy nie wróci. Że jest szczęśliwy, rozpoczął nowe życie, zmienił imię, nazwisko, wyjechał z Warszawy. Nie bój się, powiedział. Twój syn, pedał, nie zniszczy twojej kariery politycznej. Jak się teraz nazywa? Tego mi nie powiedział. Dokąd wyjechał? Zapisał się do szkoły we Wrocławiu. Jaka to szkoła? Prywatne studium technik teatralnych i filmowych. Tamtej nocy padał deszcz. Słucham? Dlatego peruka była mokra. Dobry wieczór, panie komisarzu. Późno pan pracuje. Pani też. Na szczęście jeszcze tylko 2 sceny i do domu. Co mi się pan tak przygląda? Coś nie tak? Bardzo pani pięknie w tej peruce. Proszę. Nie przeszkadzam? Już kończę. Proszę sobie usiąść, panie komisarzu. Wyglądasz pięknie. Dziękuję, Kamil. Dlaczego nie wysuszył pan tej peruki? Miałem mało czasu, bałem się, że ją uszkodzę. Jak pan do tego doszedł? Po pierwsze, był pan jedynym człowiekiem, który wiedział, że pańska matka lubiła spędzać czas na tej ławce w parku. Po drugie, jego sąsiadka widziała przez wizjer dziewczynę młodą, szczupłą, z czarnymi, długimi włosami. W pierwszej chwili mnie nie poznał. To pan mu powiedział o matce? Zapytał mnie o rodziców. Czy wiedzą i czy akceptują. Jego rodzice nigdy się nie dowiedzieli. Wtedy powiedziałem mu wszystko. A o parku? Zapytał, czy utrzymuję z nią kontakt. Powiedziałem mu, że raz się z nią tam spotkałem. Że chodzi do tego parku regularnie, bo ma wspomnienia. Że ten park to po prostu ja. A jak pan się dowiedział o matce i Lenarcie? Znalazłem zdjęcia. W którym mieszkaniu? W tym, które wynajmował. Wyszedł do łazienki. Zdjęcia leżały po prostu na półce z książkami. Byłem w szoku. Ja jej nigdy nie widziałem nagiej w takich sytuacjach. Powiedział mu pan? Z trudem, ale się powstrzymałem. Wiedziałem, że nie zrobił tego bezinteresownie. Dlaczego? Przecież to były zdjęcia z kobietą, w dodatku dużo starszą. Tak. Dlaczego pan nie uprzedził matki? Nie powiedział jej o wszystkim. Bo czułem nienawiść. Do niej i do niego. Zdradził mnie i wykorzystał. A ją chciałem ukarać. Za to, co z nim wyprawiała. Za to, jak bardzo mnie upokorzyła. Za to, że nigdy nie powiedziała słowa, kiedy ojciec wyrzucał mnie z domu. Za to, że wypinała swój goły tyłek, żeby ją pieprzył. Żadnej godności. Ja nie mogłem tego znieść. Ja nie mogłem znieść tych zdjęć, na których ona klęczała przed nim zupełnie naga. Starczy, starczy. Nie musi pan o tym wszystkim opowiadać. Kiedy pan kończy pracę? Muszą skręcić jeszcze 2 sceny. Zawsze jest ktoś do poprawki. Ale to nie powinno zająć dłużej niż godzinę. To proste sceny. Nie chcę robić z tego widowiska. Zaczekam na zewnątrz. W samochodzie. Zniszczą mnie w więzieniu. Prawda? No, jeżeli pan sobie da radę z samotnością, to mogę panu załatwić jedynkę. I poproszę, żeby mieli oko na pana. Naprawdę? Mógłby pan to zrobić? Nie było pana jeszcze na świecie, kiedy zaczynałem w zabójcach. Dopracowałem się szacunku. Nawet u klawiszy.